Urząd Miasta w Tczewie otrzymał pozytywną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych. Kwota dofinansowania to 28 tysięcy złotych. To będzie kolejny krok, aby stać się urzędem bardziej dostępnym, bardziej przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja niewielka, ale myślę, że bardzo przydatna. Otrzymaliśmy dofinansowanie z PFRON-u na przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, tutaj właśnie z tyłu głównego budynku Urzędu Miejskiego, a także pojawią się wewnątrz budynku tabliczki z nazwami wydziałów, tabliczki wykonane w alfabecie Braille'a. Na przełomie lipca i sierpnia ogłosimy przetarg i do końca stycznia powinno być zadanie wykonane. W dalekoterminowych planach jest też budowa windy w budynku głównym ratusza. To będzie jednak wymagało uzgodnień konserwatorskich i sporych nakładów finansowych.